Innego, tylko wielkie dzięki dla tych, którzy dzisiaj zorganizowali tę imprezę, dla tych, którzy łączą i to, co jest ważne, czyli w okresie najważniejszym zbliżających się świąt zbierają tych, którzy mają dobre serca, a jednocześnie łączą to z wydarzeniem sportowym. Prezes KKP Bydgoszcz Krzysztof Wodziński, współorganizator tego fantastycznego wydarzenia. Panie prezesie, frekwencja dopisała. Jak widzimy, za naszymi plecami kosze z zabawkami są, czyli w zasadzie już teraz możemy powiedzieć, że to wydarzenie się udało. Tak, udało się to wydarzenie i liczymy na to, że w przyszłym roku i w następnych latach będziemy organizowali podobne wydarzenia i myślę, że to będzie już taki cykliczny, powiedzmy, turniej rozgrywany przez nas z przedstawicielami naszego miasta, sportu, no, kultury. Myślę, że dzieci na tym najbardziej skorzystają. Jesteście chyba mistrzami, jeżeli chodzi o szybką organizację wydarzeń, ponieważ ten spontaniczny pomysł, tak naprawdę dokładając kolejne cegiełki, spowodował, że mamy całkiem przyzwoitą budowlę, kilkunastu zaproszonych gości, no więc chyba pełen sukces i to w bardzo szybkim tempie. Tak, no ale napracowaliśmy się bardzo mocno. No, pomysł padł praktycznie niespełna dwa tygodnie temu. Cały zarząd dał z siebie wszystko, trenerzy, dziewczyny, a co najważniejsze, wszyscy nasi zaproszeni goście przybyli. Nikt nie odmówił, wszyscy dla celu, którym było niesienie pomocy dzieciom, no, stawili się w 100%. I to jest nasz największy sukces. Dla mnie wydarzenie niesamowite, czuję się fantastycznie, udało mi się jeszcze bramkę strzelić, więc ta radość jest ogromna i raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki dla organizatorów. Szkoleniowiec Dream Teamu, przyjaciół KKP, Piotr Gruszka, po przegranym 3-5 meczu, a więc będą przemyślenia na zimę. No na pewno, tutaj dziewczyny zaprezentowały super grę i wygrały zasłużenie, także musimy ten mecz przeanalizować i na pewno wyciągniemy wnioski. Inicjatywa bardzo szczytna, cel także, jak widzimy tutaj za naszymi plecami, no frekwencja dopisała i tych prezentów też się nazbierało, więc no chyba ważne, żeby ta impreza nie pozostała jednorazowa, żeby no, stała się jakimś cyklem jednak. No zgadza się, super impreza, dopisali kibice, szczególnie tutaj widzimy, jak wiele tych upominków zostało przyniesionych, wielu fajnych ludzi się tutaj spotkało, także jak najbardziej myślę, że warto byłoby co roku taką imprezę organizować. No to zwycięzców się nie sądzi, 5-3 zwycięstwo na koniec rundy jesiennej, chociaż przed Wami jeszcze halowa odsłona, z tego co się dowiedziałem, więc najpierw porozmawiajmy o dzisiejszej inicjatywie, bo była naprawdę szczytna. Pomysł w moim odczuciu genialny. Znaczy w ogóle sama zabawa, widać, że no efekt wspaniały, fantastyczni goście, wszyscy dopisali. Poziom wojskowy również wysoki, co było widać. Nikt się nie spodziewał. Zrobiliśmy tutaj troszeczkę małego psikusa, bo w drugą połowę zagraliśmy o jednego więcej. Nawet pan sędzia się nie doliczył, także tutaj zabawa była jeszcze bardziej wesoła z naszej strony. Nie, no naprawdę fajny cel. Dziewczyny po raz kolejny pokazały, że stać je nie tylko na to, żeby dobrze grać w piłkę, ale organizować się też w innych kwestiach. Także no, mam nadzieję, że to nie będzie jednostkowe takie spotkanie, a może uda się jeszcze coś kiedyś zorganizować.